jeden do was. Kto z was oglądał więcej niż 5 godzin Star Treka w życiu? Okej, dzięki. Dobra. Nie, niekoniecznie. Tak w ogóle. A to jest pytanie bardzo istotne, bo gdybym zapytał, który z was oglądał więcej niż 5 godzin Gwiezdnych Wojen, na pewno zgłosiłby się wszyscy. Pytanie to jest też o tyle istotne, że jakby chcemy tutaj... Pytanie też jest o tyle istotne, że będziemy tutaj rozmawiać o rzeczy, która jest, powiedzieć, nie jest może wyłącznie domeną Star Treka, czy kanonie i tym, co jest poza kanonem. Jest to domena Gwiezdnych Wojen, wielu innych dzieł kultury masowej także. Ale jednak jest to rzecz, która wymaga chociaż minimalnej wiedzy na temat tego, czym jest Star Trek. W każdym razie bez zbędnych ceregieli chciałbym zacząć, czyli kanon. W ogóle to słowo kojarzy się z czymś zupełnie innym. Jeśli ktoś z was jest studentem albo osobą, która ma wykształcenie literacji, jest po politologii, po religioznawstwie, po dowolnym innym kierunku humanistycznym, na pewno trafiliście na to pojęcie przy okazji na przykład komparatystyki, przy okazji nad literaturą. Dlatego właśnie kanon w tych dziedzinach poza Star Trekiem, w sztuce na przykład, to jest zbiór reguł dyktujących piękno, zachowanie idealnej formy. Kanon w religii, ogólnie rzecz biorąc, to jest z greckiego reguła miara. Chrześcijaństwo, judaizm, zbiór spis ksiąg uznanych za autentyczne i natchnione. Można by zapytać, dlaczego w Star Treku pojawia się takie pojęcie, dlaczego w ogóle w innych dziełach kultury masowej takie pojęcie się pojawia. Jak wspominałem na początku, również mówimy o kanonie w Gwiezdnych Wojnach, również moglibyśmy mówić o kanonie w komiksach i tak dalej, i tak dalej. Otóż, tak jak ta trzecia definicja, zbiór spis ksiąg uznanych za autentyczne lub natchnione, jest najbardziej chyba tutaj interesująca dla nas, ponieważ kanon w dziełach, czy też w tworach popkultury ma wyznaczać to, co jest autentyczne, od tego, co jest nieautentyczne, od tego, co jest fałszywe, stworzone przez fanów, stworzone przez tych, którzy nie są jakby sankcjonowanymi twórcami danego działu kultury masowej, Star Treka, Gwiezdnych Wojen i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też kanon zaczął pojawiać się w takich właśnie seriach, filmów, książek, gier, które są bardzo duże, są rozbudowane pod względem treści. Ponieważ jeśli chodzi o Star Trek, to Star Trek jest jednym z najdłużej istniejących właśnie takich dzieł. Istnieje od lat 60. i w przeciwieństwie do filmów, które pojawiają się raz i znikają, jest tych filmów 11, jest kaset godzin różnych odcinków seriali, jest bardzo dużo różnych danych, które informacji, postaci, fabuł, scenariuszy, które się łączą razem, tworząc Star Treka. I pojęcie kanon nam się bardzo przydaje właśnie w tym momencie, jeśli chcemy oddzielić to, co jest fałszywe, co jest prawdziwe w Star Treku. I dlatego właśnie możemy powiedzieć, że kanon to jest ogólnie rzecz biorąc w dziełach literatury, w dziełach masowych, to jest to, co jest natchnione i autentyczne. Kanon Star Treku, tak zaczynając od najbardziej ogólnej definicji, w tym momencie jakby do 2006 roku na oficjalnej stronie StarTrek.com mieliśmy taką dosyć prostą definicję kanonu, która była później rozbudowana, o tym za chwilę. W każdym razie ta definicja, która jakby też pojawiła się dopiero na początku XXI wieku, ona nie istniała przez wszystkie 45 lat, ona była stworzona, powstała później, ponieważ wcześniej oczywiście nie było tylu filmów, nie było tylu seriali, nie trzeba było tego wszystkiego oddzielać, selekcjonować. To była dosyć prosta. Wszystko to, co było na ekranie, było kanonem. Wszystkie rzeczy, które pojawiły się na ekranie, są kanoniczne, czyli mówimy tu o postaciach, informacjach, mówimy to o wydarzeniach, mówimy także o tym, jak coś wygląda lub jak coś nie wygląda. Jak zobaczycie Państwo, zobaczycie później,
kwestia dużo bardziej skomplikowana, niż by się to wydawało, gdyż mamy tutaj też jeszcze dwa zastrzeżenia. Jedno z nich to jest takie, że dwie książki, to znaczy informacje, które są w dwóch książkach, a to Star Jeremy Taylor, one zawierają pewne szczegóły biograficzne dotyczące jednej z postaci w Star Treku. Te informacje są również, niektóre z nich również są kanoniczne. Również jeden z odcinków anonimowanego serialu, który był jednym, jest jedną z części takiego szerokiego jakby pojęcia Star Trek, The Animated Series, również jeden z tych odcinków zawiera informacje, które również uznawane są przez wytwórcę, czy też właściciela praw autorskich do Star Treka za kanoniczne. I do tej pory wszystko jest w miarę jasne. Oto 60. Star Trek powstawał, z drobną przerwą, jeśli chodzi o seriale, dosyć długo, nie powstawały tylko filmy kinowe. No i później powstał The Next Generation, czyli serial, który chyba jest najbardziej znany w Polsce. To jest ten serial z kapitanem Jean-Luc'iem Picardem, z odświeżoną nieco w stosunku do tego serialu 60. scenografią i tak dalej. W tym momencie właśnie Paramount, czy też właściwie praw autorskich, po prostu uznał, że potrzebna jest definicja, ale to paradoksalnie stało się dopiero pod koniec lat 90. na początku XXI wieku. I tak właśnie do 2006 roku ta stosunkowo prosta definicja kanonu, do tego co jest kanoniczne było uznawane, to co jest na ekranie, pojawiło się na ekranie, czyli wszystkie filmy, seriale, plus te dwa wyjątki, była stosowana. Tutaj warto zauważyć, że ta definicja została jakby narzucona przez podgórnie. To nie było tak, że było jakieś głosowanie, nie było wielkiej debaty czy dyskusji fanów, jakichś z konwentów trekowych Stanów Zjednoczonych. Definicja została po prostu wymyślona i stworzona, ale jej odbiorcą nie byli tylko ci, którzy byli odbiorcami Star Treka, to byli także ci, którzy tworzyli, czy mieli tworzyć Star Treka w przyszłości. Ponieważ przy pisaniu scenariusza, proszę sobie wyobrazić, że przy takiej ilości informacji, danych, które się już nagromadziły, po prostu potrzebna była jakaś dla twórców tego scenariuszy, potrzebna była jakaś informacja, wskazówka, na czym mają się opierać. I oprócz tego, że dzięki takiej definicji ci wszyscy twórcy mieli pewną wskazówkę do tego, co mogą pisać, a czego nie mogą pisać. No bo podobnie jak przy Gwiezdnych Wojnach, jakby grupa fanów, którzy bardzo uważnie śledzą każdy szczegół w filmach i seriach Star Treka, jest bardzo duża, to są Stany Zjednoczone. No i przez to jakby film czy serial, który jest w sensie najmniejszy chociaż w sprzeczności z kanonem, zaraz jest błyskawicznie rozkawałkowywany na małe części, omawiany na forach internetowych, na konwentach. I taki film lub serial zwykle nie cieszy się popularnością, jeśli jest niekanoniczny, sprzeczny z kanonem i tak dalej. Dlatego też ta definicja funkcjonowała od 2006 roku. I później, po 2006 roku, definicja kanonu została nieco zmieniona. Jak widać, została wręcz wydłużona i rozbudowana. Co to jest nowością? Jest to, że ona jest nieco rozmydlona. Nie jest taka już ta granica między tym, to co jest kanonem, a to co nie jest kanonem, już nie była taka ścisła, ponieważ mamy tutaj, że mamy też dodane wcześniej The Animated Series, czyli jak mówiłem, taka dosyć krótka seria animowana Star Trekowa, nie była częścią kanonu, natomiast w 2006 roku, właśnie po głosowaniu na stronie internetowej Star Trek.com, właściwie Paweł Dostów uznał, że być może w przyszłości ten The Animated Series będzie jakby czymś, co może zostać włączone do kanonu, no status tego nie jest tak już jasny jak w przyszłości, kiedy The Animated Series było uznawane za niekanoniczne. Przy tym też ważna uwaga, że to, co jest niekanoniczne, nie oznacza, że jest złe, albo niskiej jakości, albo w jakiś sposób, inny sposób jest gorszy. Po prostu kanon wyróżnia jedną stronę od drugiej, stronę oficjalną od strony, powiedzmy, nieoficjalną. Więc na przykład, jeśli chodzi o Star Trek, to jest bardzo wiele pozycji książkowych, których akcja toczy się w tym uniwersum. I Star Trekowe książki cieszą się popularnością, są różne jakości, jak to z książkami bywa, ale jakby właściciel praw autorskich nie twierdzi, że te książki są złe, może też dlatego, że na nich zarabia, ale przede wszystkim
paradoksalnie to też pokazuje, że to też daje autorom większą swobodę twórczą. Nie muszą przejmować się tak bardzo tym, co jest kanoniczne. Mogą po prostu tworzyć, budować swoje scenariusze, postacie. Z większą dowolnością, na pewno z większą dowolnością niż to jest w przypadku twórców filmów czy seriali. Dobry wieczór. W każdym razie ta definicja kanonu późniejsza, ta, która obowiązuje teraz, chociaż dlatego też, jak zobaczymy, to też nie jest takie oczywiste, jaka definicja, co w ogóle jest kanonem teraz obowiązuje. Warto też zauważyć, że pojawiło się takie zdanie, że kanon nie jest czymś, co jest wygrawerowane w kamieniu. Czyli, że może się zmieniać. Że nie jest czymś, co zostało raz na zawsze ustalone, narzucone, że tak jak w przypadku tego The Animated Series, jego kawałki mogą się zmieniać, jego... Też to mamy do czynienia z jakby The Animated Series z przykładem czegoś, co wchodzi do kanonu. Natomiast to, co jest przedmiotem dużej dyskusji także fanów, to jest to, że niektóre filmy, piąty lub szósty film kinowy, nie powinny stać się zwłaszcza piąty, to jest, przypominam, ten film, w którym załoga Enterprise spotka Boga. Całkiem dosłownie. Ten film jest uznawany za jeden z gorszych w całej serii. I pojawiły się takie głosy, że należy go zdekanonizować, czyli sprawić, że nie będzie oficjalny, bo jego status będzie taki sam jak, powiedzmy, książę. Dlatego też tutaj jest jakby furtka dla naszych zmian. To jest furtka, żeby na przykład zmienić status tego, czym jest The Animated Series już oficjalnie. Też jest bardzo ważne zdanie, że wszyscy się różnimy na temat tego, co jest kanonem, a co nie. I ta definicja staje się bardziej płynna. Zwłaszcza, kiedy nie ma jednego głosu prawa arbitra, który decyduje. No to jest nawiązanie do tego, że oczywiście twórca Star Treka zmarł. Nie ma jego głosu autorytarnego, który mógł powiedzieć, co naprawdę jest kanonem, a co nie. Zwłaszcza, że Gene Roddenberry miał z różnych okresów swojego życia różne pomysły na temat Star Treka i też jego różne wypowiedzi były dotyczące właśnie Star Treka części piątej, The Animated Series, czy nawet tej pierwszych oryginalnych trzech sezonów, które były nadawane w latach 60. się różni. Roddenberry miał po prostu różne pomysły, dlatego też te pomysły się przebijają później w dyskusjach fanów. Znaczy, głos takiego twórcy ostatecznego jest oczywiście ważny, natomiast dla fanów jest jeszcze ważniejszy, kiedy za jego pomocą można komuś elegancko po prostu wytrącić z ręki jakiś argument, zwłaszcza w jakiejś bardzo ważnej dyskusji, toczonej kilometrami na jakimś bardzo ważnym forum dyskusji. Dlatego też to jest bardzo interesujące też z tego punktu widzenia, że tutaj ten właściciel praw autorskich zachowuje się nieco jak ustawodawca, który zmienia tę konstytucję. To oczywiście nie można powiedzieć, że konstytucja nawet zmienia za pomocą głosowania czy głosu ludu. Tutaj było to głosowanie na temat The Animated Series. To było głosowanie przez internet, więc jako takie oczywiście miało swoje różne wady i zalety. Natomiast fakt jest, że The Animated Series powinien stać się powoli elementem tego kanonu. No i tutaj właściwie prawo autorskie się do tego przychyli, chociaż nie jest to jednoznaczne. Natomiast dalej możemy powiedzieć, że... podstawową zasadą jest to, że to, co jest, pojawiło się na ekranie, jest kanoniczne. I tyle. Natomiast cała reszta jest jakby przedmiotem zmian. To się zmienia. Jak mówiłem, ta definicja daje spore pole do popisu. Natomiast, no i tak jest, przychodzi też pytanie w tym momencie, po co w ogóle to wszystko? Po co Paramount w ogóle, jak już wspominałem na początku, po co Paramount w ogóle się do tego miesza? Po co ustalał kanon wiary? No to jest sprawa na przykład Kościoła katolickiego. Też sprawa, która jakby, jak to opisałem, jest kwestią wiary, czy też kwestią istotną dla w tym jakby w tej dziedzinie ludzkiej działalności. Jeśli chodzi o Star Trek, to jest spore przejście, prawda? Tu mówimy o wierze, mówimy o sztuce, literaturze, kadrze lektur szkolnych, ustanowionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mówimy o rzeczach bardzo poważnych, a tu nagle wchodzi nam właśnie Star Trek, Gwiezdne Wojny, coś
wydawałoby się na zupełnie innym poziomie. Ale jednak to pojęcie kanonu się, to pojęcie kanonu można do tego statyka również zastosować. Jak wspominałem, na początku ta definicja w ogóle nie była potrzebna. Dlaczego? No ponieważ były tylko trzy sezony. Nie było to bardzo wiele odcinków. Było to stosunkowo tych odcinków, było ich niewiele. I prawda jest też taka, że twórcy ich mieli ogromną, możliwość i byli niezwiązani praktycznie niczym. Byli, mogli być bardzo kreatywni. Przez tą swoją kreatywność też niektóre z odcinków TOS-a, niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, niektóre są zupełnie złe. Ale jak się okazuje, nawet po prowadzeniu tej definicji kanon bywa łamany, czy też bywa naruszany praktycznie z dużą dowolnością. Natomiast, jak wspominałem, uniwersum Star Treka się rozbudowywało. Uniwersum było coraz większe, potrzebowało wewnętrznej spójności. Właśnie tutaj dochodzimy do tego etapu, w którym mówimy o spójności, koherencji, pewnego zjawiska, czy pewnego wymyślonego świata. Gdy autorem tego świata jest jedna osoba, tego problemu nie ma. Kiedy autorem trylogii literackiej, duologii, większej serii książek jest jedna osoba, na przykład w przypadku Space Opery Honor Harrington, ten problem jest mniejszy, dlatego że tworzy je osoba, która ma jakby już ma do dyspozycji, ma do dyspozycji swoje notatki, dobudowuje po prostu kolejne elementy tego uniwersum, ma jakąś wizję tego uniwersum i je tworzy. Jest to zwykle jedna osoba, chociaż oczywiście w przypadku Honor Harrington, jak dobrze pamiętam, później tych autorów było więcej. Ale w przypadku Star Treka mamy sytuację inną. Przede wszystkim dlatego, że chociaż uniwersum jest jedno, właściwie prawo to także dbają o to, żeby mają do dyspozycji, bardzo mieli do dyspozycji przynajmniej, bardzo wielu autorów, mieli do dyspozycji wielu scenarzystów, było wiele seriali, było wiele filmów i praktycznie rzecz biorąc bardzo wiele było scenariuszy. Tutaj przede wszystkim mówimy o tym, że tworzono scenariusz do odcinka, który było kilkaset, teraz nie pamiętam dokładnie ile, ale na pewno było ich ponad 500. Każdy nowy twórca, nowy pisarz miał pewien problem, ponieważ miał do powiedzenia jakąś historię, ale nie wiedział, jakie parametry, w jakich parametrach, w jakich warunkach historia może się toczyć, co mogą zrobić jego postacie, jak tą historię można opowiedzieć. Dlatego Paramount po pierwsze stworzył tę definicję, jak to mi się wydaje, stworzył tę definicję kanonu. Po drugie, do Star Treka zaczęły być dołączane, jako do takiego działu trójmasowej, zostały być dołączane tak zwane instrukcje techniczne. Pierwsza z nich powstała jeszcze bodajże w latach 70. One były książki, czy to są książki, które były pisane przez twórców, ludzi, którzy odpowiadają między innymi za dekoracje, za całe to zaplecze takie techniczne. Oni pisali takie instrukcje po to, żeby skategoryzować wiedzę na przykład o tym, jak wygląda Open Enterprise od środka, jaki jest rozkład jego pomieszczeń, no bo to siłą rzeczy jest ważne dla kogoś, kto tworzy scenariusz później, który później będzie kolejnym odcinkiem. Dlatego też, ale to co istotne, takie instrukcje techniczne nie są jako takie kanonem, ponieważ nie spełniają tego podstawowego warunku w tym momencie, znaczy nie pojawiają się na ekranie, tak? Informacje z nich, owszem, mogą się pojawić na ekranie, ale jako takie instrukcja techniczna nie jest kanoniczna, co głównie ma znaczenie dla fanów, ponieważ fani kłócąc się tego, że przejdziemy, mają dosyć ograniczony, mają jeden z bardzo duży, a drugi ograniczony ilość argumentów. Instrukcje techniczne, które są dostępne, mogą pomóc w dyskusji przeważać jej szale na korzyść, na czyjąś korzyść. Tak jak wspominałem, no i zaczynają się problemy, ponieważ mimo takiej jakby polityki właściciela praw autorskich, która no, wydawałoby się jest dosyć polityką przewidującą pewne problemy, no jednak nie da się zachować spójności, zwłaszcza, że mamy do dyspozycji, tak jak wspominałem, bardzo wiele różnych materiałów apokryficznych. Apokryficznych, czyli niekanonicznych, które jednak mogą być pomocne. Tak wspominałem, to instrukcje techniczne, te zbiory informacji tworzonych
napisane głównie przez, przez ludzi, którzy tworzyli zaplecze techniczne Star Treka, zawierających informacje dotyczące tego, jak wyglądała Enterprise od środka, jakie ma silniki, jak szybko może się poruszać, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie jeden z tych materiałów apokryficznych. Każdy, kto widział kogo ogląda Da Vinci, wie, że tam w pewnym momencie była taka historia opowiedziana przez jednego z bohaterów książki, czy też filmu, że oto Kościół katolicki w pewnym momencie zdecydował o tym, co jest Ewangelią, a co nie jest. I tak rzeczy, które nie były Ewangeliami zastawione z Kościół katolicki, były właśnie apokryfami. Stąd właśnie też to pojęcie zostało przeniesione nawet do Star Treka, czyli mówimy o materiałach apokryficznych, które nie są oficjalne, nie są częścią kanału. Drugą taką rzeczą są scenariusze. Ponieważ mówimy tutaj o scenariuszach do filmów, niektóre z tych scenariuszy okazały się, są powszechnie dostępne. Scenariusze też mogą zawierać szczegóły lub informacje, które są potrzebne. Tam potrzebne, mówię tu głównie o dyskusjach wam. Informacje dotyczące postaci, miejsc, pewnych sekwencji zdarzeń, których nie widać, które nie są tak oczywiste. Oprócz tych dwóch wyjątków, o których wspominałem wcześniej, książki nie zaliczają się do kanonu. Mogą być tego kanonu najwyżej rozbudowywane. I też mamy taki ostatni punkt, brzmi też tajemnicza historia ludzkości w Star Trek. Otóż wiadomo, Star Trek jest to wizja przyszłości, jest to wizja pewnego rozwoju ludzkości. Jest pytanie, czy nasza rzeczywistość, lub też nasza przeszłość, może być traktowana jako kanon. Chociaż, czy to może być traktowana jako źródło informacji przydatnych do tego kanonu tłumaczenia. No cóż, historia ludzkości generalnie, ta znana ze Star Treka, różni się nieco od tej historii, którą znamy obecnie. Na przykład w Star Trekowej wersji historii ludzkości mniej więcej od końca lat 90. Przynajmniej w jednej z wersji historii ludzkości, która była opowiadana w Star Treku, właśnie pod koniec lat 90. miała miejsce III wojna światowa, wojny eugeniczne, a historia ludzkości przekazana z tego nie jest do końca jasna, więc też tak zwany punkt rozwidlenia, to jest taki termin znany z literatury historical fiction, literatury o historiach alternatywnych. Punkt rozwidlenia też w Star Treku nie jest zdefiniowany jasno, czy punkt, w którym nasza rzeczywistość zaczyna się definitywnie różnić od tej rzeczywistości Star Trekowej. Teraz tak. Przechodzimy teraz do największego chyba problemu, jeśli chodzi o chyba najbardziej też nośny przykład tego, jaki mamy problem z kanonem w Star Treku. To jest nowy film kinowy, czyli 11 część, która była w polskich kinach bardzo niedawno. I na tym przykładzie bardzo gołym okiem widać też, jakie mogą być problemy przy takim bardzo prostym interpretowaniu tego, czym jest kanon. Otóż Star Trek 11 ma toczyć się w alternatywnej linii czasowej. I ta alternatywna jest dostępna już, nie wklejam go tutaj, jest dostępny taki uroczy wykres, bardzo rozbudowany, pełen różnych kresek, linii i tak dalej, które pokazują jakby, że w pewnym momencie w tej Star Trekowej rzeczywistości, w tym co my znamy jako kanon, co my znaliśmy do tego momentu, do ukazania się tego filmu kinowego, w pewnym momencie nastąpił taki właśnie punkt rozwidlenia i od tego czasu wszystko toczy się inaczej. A to, co było wcześniej, miało być teoretycznie przynajmniej spójne z tym kanonem. Czyli natomiast pojawia się kilka problemów. Po pierwsze problem wizualny. Nawet te rzeczy, które są przedstawione przez punktem takiego rozwidlenia, one dużo odbiegają od tego, co znamy ze Star Treka, opisującego ten kawałek rzeczywistości. Dlaczego statki są na przykład bardziej lśniące, wyglądają inaczej, biel jest bardziej biała, tak dalej, tak dalej. Też jest problem z tym, że na przykład pojawił się w pewnym momencie tzw. TOS Remastered Edition. Czyli była wersja The Original Series, została podwyższona jej jakość, zmienione zostały efekty specjalne, podwyższona rozdzielczość i tak dalej. No i w tym Original Series Remastered Edition, siłą rzeczy na przykład efekty specjalne takie jak buby torped, strzały z dział fazerowych i tak dalej wyglądały inaczej. Cały okręt wyglądał inaczej, no był przystosowany do tego, bo był wyświetlany w wysokiej rozdzielczości. Do Original Series nie wyglądało dobrze na Blu-rayu, więc musiano to jakoś rozwiązać. No i to jest, powstaje pytanie, czy
tym momencie istnieją dwie kanoniczne wersje tego samego okrętu. Jedna, która wygląda szaro i ponuro, bo jest zbudowana z papieru, a druga, która wygląda pięknie i lśniąco, bo jest modelem komputerowym. No i ten problem jest nierozwiązywany, ponieważ istnieją różne szkoły. Można przyjąć, że ta nowa wersja jakby niszczy czy też kasuje tą poprzednią. Czyli istnieje tylko jeden wizerunek kanoniczny okrętu z Enterprise, który jest tym lśniąco ładnym okrętem modelem komputerowym. To też pokazuje problemy z tą definicją, ponieważ definicja kanonu mówi, że to, co wszystko jest, to jest na ekranie, jest kanoniczne. No ale w tym momencie, choćby w tym przypadku, mamy do dyspozycji, mamy sytuację, w której kanoniczne są dwie rzeczy jednocześnie. Przepraszam, biorąc sprawę dosłownie, to znaczy kanoniczny jest Enterprise, który jest modelem komputerowym i kanoniczny jest ten także, który jest modelem zbudowanym z papieru. Inny problem, który pojawia się przy okazji Star Trek 11, i ten bardzo ładnie ilustruje jakby wszystkie zmagania fanów o kanon, o dyskusję wokół kanonu, jest następujący i wydało się dosyć banalny. Otóż Enterprise budowany jest w jednej ze scen tego filmu, czyli nie będzie wielki spoiler, w jednej ze scen tego filmu Enterprise budowany jest na Ziemi. Dosłownie. Natomiast wcześniej, we wszystkich poprzednich filmach i serialach była sugestia, że momentami pokazywano taką budowę różnych okrętów, które były budowane na orbicie. Więc jest pytanie, i proszę uwierzyć, że pytanie, które spędzało sens powiek bardzo wielu osobom, bardzo wiele czasu, czy coś, co jest, czy ta budowa okrętu na Ziemi jest kanoniczna, czy jest niekanoniczna? No bo w końcu mamy taką sytuację, w której jakby kanonem jest to, co pokazano na ekranie. Na ekranie statyku pokazano, że okręty budowane są na orbicie. Więc pytanie, czy ta budowa okrętu na Ziemi jest sprzeczna z kanonem, czy nie. No i jakby tutaj też nie ma jednego rozwiązania. Niektórzy twierdzą, że tylko to, co jest pokazane na ekranie, jest kanoniczne, a więc wszystko to, co cała reszta nie istnieje. Albo też jest niekanoniczna. Zresztą do tego też przejdziemy. I w ten sposób można też bardzo wiele innych problemów. Takich właśnie implikacji pewnych rzeczy, które są na ekranie, coś z tego wynika, czy to co z tego wynika jest kanoniczne, czy nie. A przynajmniej, czy na mieście to jest bardzo zdroworozsądkowy wniosek. No ponieważ można powiedzieć, że budowa okrętu na orbicie nie wyklucza tego, że niektóre z nich były budowane na Ziemi. A można też powiedzieć, że skoro budowano okręty na orbicie i to jest kanoniczne, to każda inna, to budowanie okrętu na Ziemi jest niekanoniczne, że to jest złe, ponieważ choć jak powiedziałem, Paramount też nie określa wcale tego, że coś jest niekanoniczne, jest złe czy gorszej jakości, to fani mają dosyć inne wyobrażenie o tym. Fani uważają, że coś jest niekanoniczne, jest po prostu złe i stanowi o tym, że i pokazuje jakby niedbalstwo twórców. Teraz tak, sprzeczności jeszcze poza Star Trekiem 11, to taki ładny przykład. Po lewej stronie to jest przedstawiciel tego samego gatunku, tej samej rasy Star Trek, czyli Tree. Tree po lewej stronie jest Trillem z The Next Generation. A Tree po prawej to jest Trill z innego serialu z Deep Space Nine. No i tak na pierwszy rzut oka to są zupełnie inne, używając tej Star Trekowej terminologii, to są zupełnie inne gatunki. Różnią się w prawie wszystkim. A jednak Star Trek każe nam uwierzyć, że Tree po lewej i Tree po prawej to jest ten sam Tree. Chociaż nie ma ani słowa o tym, że te gatunki mają dwa podgatunki, które się czymś różnią, więc musimy przyjąć na... Nie ma ani słowa o tym, że między jednym a drugim serialem jest jakaś gwałtowna ewolucja. No i cóż, więc możemy tylko przyjąć jedno, że to jest po prostu błąd, to jest niespójność, niekoherencja w samym kanonie. Mamy Trilla o to, żeby po prostu leniwi, ale potrzebowali innej wizji do swojego scenariusza, Deep Space Nine, postanowili zmienić wizerunek tego gatunku tak gwałtownie, że nie da się go wstecznie rozpoznać. Pytanie, czy to jest ważne dla kogoś, kto siada sobie na kanapie i ogląda Star Treka, ponieważ lubi raz na tydzień, kiedy jeszcze Deep Space Nine był emitowany. No oczywiście tak przeciętnego jakby odbiorcy to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ kiedy się oglądał Deep Space wcześniej The Next Generation, to tak dla niego to nie było istotne, to jest istotne, nie przeszkadza w odbiorze tego
serialu, że coś się tam różni, a nawet się różni z aspektem. Natomiast dla fanów, o to już jest zupełnie inna historia. Dla fanów jest kwestia niezwykle kluczowym znaczeniem, ponieważ na przykład może prowadzić do stwierdzenia, że całe to Deep Space Nine zrobił nie do kitu i nie warto oglądać, bo jest niekanoniczne. Albo też, że na przykład The Next Generation jest niekanoniczne, ponieważ tamte gry wyglądają inaczej. To są dyskusje na wysokim poziomie abstrakcji, ale no to są bardzo ważne. Idźmy dalej. I teraz jakby argumenty, że coś jest spoza kanonu, to jest prosta zasada. Im dłuższa dyskusja o Star Treku, tym częstsze, tym większe jest prawdopodobieństwo, że coś jest, podnieść taki argument, wrzucony zwykle w środku jakiegoś bardzo długiego postu, czy wpisu, czy bardzo długiej dyskusji, że no, to jest przecież niekanoniczne, więc nie ma szans. Albo, że na przykład jesteś głupi, nie znasz Star Treka, nie znasz kanonu, nie ma szans. No i tak dalej, i tak dalej. Jakby zauważyłem, uczestnicząc w takich dyskusjach, taki okres w moim życiu, kiedy uczestniczyłem w nich bardzo długo, ale już na szczęście nie mam na to czasu, jest co jakby dwie główne szkoły. Przynajmniej takie są moje obserwacje. Jedna z tych szkół mówi, że to, co nie istnieje na ekranie, tego, co nie ma na ekranie, nie istnieje. Czyli wszystkie rzeczy, które jakby mogłyby się zdarzyć, na przykład powiedzmy, że pada na ekranie jakieś stwierdzenie, dotyczące tego, że istnieje ileś tam okrętów w Star Treku, jakiejś klasy, czy jakiegoś, czy tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy, że nie zostały pokazane na ekranie, więc nie mogą usłyszeć jako argument w jakiejkolwiek dyskusji. Tylko to, co istnieje na ekranie, jest ważne, jest kanoniczne. Przez to każdy inny argument jest nieuzasadniony, czy też nieuprawniony. Druga szkoła mówi, że to, co jest to, czego nie ma na ekranie, ale jest logiczne i niesprzeczne z kanonem, może być uznane za argument dyskusji, równie dobry jak to, co jest uznane za kanon, jak pojawiło się na ekranie. Proszę. Jakby te dwie szkoły, też jest może oczywiście też przyjąć stanowisko pośrednie. Natomiast te dwie szkoły, przynajmniej z tego, co ja mogę zaobserwować, potocznie się zwalczają i też oczywiście te dwa podejścia są tutaj w moim przypadku reprezentowane w takiej dosyć skrajnej postaci. To znaczy, można, jak mówiłem, przyjąć jakąś wersję pośrednią, ale jak mówiłem, to wszystko jest bardzo istotne w momencie, kiedy dyskutujemy o Star Treku, próbujemy się przerzucać argumentami. Gdy uznajemy, że coś tak naprawdę nas zirytowało w wypowiedzi oponenta, powołuje się na coś, co jest niekanoniczne, to możemy go zgasić właśnie tym argumentem jednym lub drugim. Także podsumowując już, jakby spór o ten kanon jest sporem tak naprawdę, jest sporem o prawdę, ponieważ jest kilka definicji prawdy w filozofii, a więc jest bardzo wiele. Można powiedzieć, tylu filozofów, ile jest definicji prawdy. I Arystoteles mówił, że zgodność treści są z rzeczywistym stanem rzeczy to prawda. Natomiast w przypadku Star Treka taka definicja niewiele mówi, ponieważ rzeczywisty stan rzeczy może być na bieżąco tworzony. I mówimy o rzeczywistości, która jest nam dana, tylko rzeczywistości, która istnieje w jakimś tam odrębnym stopniu, ona istnieje tylko jako dzieło kultury masowej. Natomiast mamy też konsensualną definicję prawdy, czyli to, że zdanie jest prawdziwe, jeśli istnieje potencjalna zgoda wszystkich uczestników dyskursu. Czyli możemy się do czegoś zgodzić, na przykład uznajemy, że na tej sali jest jasno, jeśli wszyscy tak się do tego zgodzą, to po prostu będzie jasno, chociaż możemy, jeśli jedna osoba się nie zgodzi, to wtedy mamy problem. Natomiast konsensualna definicja prawdy pasuje do Star Treka, ponieważ to jest wszystko pewna umowa, między umowa czy narzucona wizja przez twórców, przez właściwie prawa autorskie, którzy mówią, że mówią, co jest prawdziwe, a fani się do tego muszą zgodzić. Oczywiście poza tymi argumentami miejscami spornymi, takimi polami, które są między bielą a czerwienią, w ten sposób jakby w tych punktach spornych to nie jest takie jasne i właśnie wtedy ta konsensualna definicja prawdy może nie tyle zawodzi, co nie ma tej potencjalnej zgody wszystkich uczestników, wtedy mamy problem. Kanon, podsumowując, kanon powstałby, można było dzielić stworzoną rzeczywistość na dwie części. Ta rzeczywistość, że mogła tworzyć się bez większych przeszkód. Tak jak mówię, kanon powstał zarówno dla fanów, jak i dla twórców Star Treka, aby mogli wiedzieć, na co mogą się powoływać.
niespójny, że jest idealnym kryształem spójnym wewnętrznie, ponieważ twórcy wiolonigli, ale poza tym one po prostu mają, uznają, że ważniejsze od kanonu jest zachowanie jakiejś dramaturgii itd. itd. Dlatego paradoksalnie to też może mieć pozytywny wpływ na kreatywność, ponieważ zdarzyły się przypadki w Star Treku, że niektóre z tych niekanonicznych rzeczy były po prostu prostowane. W kolejnych odcinkach pojawiała się jakaś rzecz, jakieś wytłumaczenie, które prostowało ten błąd w kanonie, czy też tą niespójność. Z jednej strony, jak mówiłem, ma negatywny wpływ, ponieważ w ten sposób ogranicza kreatywność. Nie można zrobić, jeśli jest się twórcą, teraz nie ma żadnego serialu Star Trekowego. Jeśli się twórcą takiego serialu, ma napisać się scenariusz, no to oczywiście problem polega na tym, że nie można po prostu zrobić wszystkiego. Chyba że bierzemy pod uwagę set filmy czy scenariusz, który toczy się w tym właśnie tej alternatywnej linii czasowej znanej z tego ostatniego filmu kinowego. Wtedy istnieją jakby takie podejścia, że wtedy można odrzucić cały ten wcześniejszy kanon, ponieważ coś się toczy w alternatywnej linii czasowej i musi być spójne z czymś, przynajmniej jeśli chodzi o Star Trek, toczy się w nim. Natomiast dyskusje fanów o kanonie są jałowe. Trudno powiedzieć inaczej, ale nie da się ich uniknąć. W każdej dyskusji, na każdym forum przyznałem Star Trekowi, mówimy o dyskusji fanów, czyli takiej dyskusji już bardzo specjalistycznej, które podają argumenty z wszystkich seriali, wszystkich filmów kinowych i rzeczy, które są poza kanonem. Jakby informacje o tym, co jest niekanoniczne lub kanoniczne, ma wielką wagę i przez to spory o ten kanon, no nie da się ich po prostu uniknąć, są nieuniknione. Pojawiają się bardzo często, ja sam byłem uczestnikiem bardzo wielu takich sporów. Jak mówiłem, kiedyś miałem zdecydowanie więcej czasu na ich toczenie, teraz już nie mam, stałem tylko wspaniałe wspomnienia o tym, jak fajnie można było dyskutować o przez kilka nawet tygodni czy miesięcy w jednym wątku, kto uaktualnionym na jakimś forum dyskusyjnym, na które zawiera tylko 5 osób w Polsce, uaktualnionym codziennie kilka razy, przez kilka miesięcy. Dyskutować o rzeczach, które są, wydają się abstrakcyjne, ale mimo wszystko są interesujące. Z jednej chociażby przyczyny, że ta dyskusja jest dyskusją filozoficzną. Ponieważ fani, dyskutując o kanonie, dyskutują jednocześnie o tym, co jest prawdą. Taka dyskusja też się toczy. Trudno sobie taką dyskusję wyobrazić, jeśli chodzi o rzeczywistość, ponieważ nie mamy przyczyn dosyć oczywistych, ale taka dyskusja fanów może być też dyskusją filozoficzną, jak się okazuje. I cóż, to na razie wszystko. Teraz czekam na Państwa pytania. Nie ma żadnych? Pani pytanie? Właśnie przechodzimy do tej części prelekcji, w której szukam pytań, więc nie ma żadnych. Zostawiam sobie ostatnie. O! No, potrzeba by ten szkocki, chyba by to znaczy, czy nie? Czy się będę? Przyznam się szczerze, że nie wiem, musiałbym sprawdzić w Google. No właśnie, ja też szukam, wiesz, ja tak szukam. Ale nie, naprawdę, może fluor ty nie pracujesz. Nie wiem, czy nie pracujesz. Mam tutaj wielu fanów Star Treka, chociaż nie wszyscy chcą się do tego przyznać. I jakby nie znam odpowiedzi. Były wersje od A do E, później była wersja J, a wcześniej jeszcze był jakiś prototyp. Jeszcze była wersja bez literki, rzeczywiście, więc około 10 myślę. To jest właśnie jedna z rzeczy, no to jest dobre właśnie podsumowanie tej dyskusji, ponieważ istnieje niektóre z tych wersji, ta praza jest sporna, nie wiadomo, one pojawiają się tylko w rzeczach, które nie są kanoniczne, na przykład w tych instrukcjach technicznych, no i mamy problem. Takie banalne wywołało się pytanie, gdyby pani je rzuciła na forum dyskusyjnym z fanów Star Treka, to nagle okazałoby się, że jest 1300 wypowiedzi na ten temat, każda z nich zawiera jedną definicję kanonu, wiesz, coś takiego jest właśnie własny kanon, o tym zapomniałem wspomnieć, to jest interesująca teza, że każdy fan ma własny kanon i posługuje się nim dowolnie. To też jest, może uzna to przejaw jakiejś megalomanii, ale tak się zdarza w dyskusji, na przykład ktoś uznaje, że tylko Star Treki, które powstały w czasach, gdzie nawet wybrego są kanonem, a co resztę już nie. Nieważne, czy to były później seriale kinowe, czy filmy,
rozkosz. Wtedy problem tego, z którym problem dyskutujący. Nie mogą zgodzić się nawet co do tego, co jest kanonem, jaka jest ich definicja, a co dopiero co do tego, co jest sporne w tych definicjach kanonu. A czy pani Star Treka na przykład korzystają z doświadczeń fanów Gwiezdnych Wojen w poszukiwaniu kanonu? Bo to też jest ważne w sumie i oni mają chyba większe doświadczenie w tym temacie, bo tak naprawdę rozbieżności pojawiają się dopiero chyba tak od niedawna, takie większe rozbieżności. Czy rozbieżności pojawiają się od... No też, ale to się pojawiają się w zasadzie od momentu, kiedy po lat 80, ponieważ wtedy The Next Generation, czyli ten jakby duży projekt w ramach Star Treka, który wygenerował bardzo dużo treści. Ona mogła być sprzeczna z tym, co było wcześniej. Więc to dobrze, to jest kwestia oczywiście ostatnich 30 lat dyskusji o kanonie, naprawdę. Natomiast czy fani Star Treka się posiłkują doświadczeniami fanów Gwiezdnych Wojen? Obawiam się, że nie, ponieważ fani Gwiezdnych Wojen nie lubią fanów Star Treka i na odwrót. Zgadza się, ale to są w sumie podobne doświadczenia, nawet jeżeli... Ale obie są w sumie, jak gdyby się przyjmuje, gdyż wiadomo, że jedna jest nieprawidłowa i wychodzi z niej kłamstwa. Znaczy, w przypadku Star Treka, bo wiadomo, że każdy serialu, każdym filmie są nazwane bloopers, czyli rzeczy, które po prostu pojawiają się z niedbarstwem, one zapisują się takie kanoniczne dyskusje ignorowane w większości przypadków, ponieważ to są rzeczami, które wynikają z niedbarstwa, pomyłki, niedopatrzenia, lenistwa. To jest jakaś reguła, a później jest nie wyjątek, który pojawia się po prostu ten błąd, właśnie wynikający z tego, że tam właśnie komunikator jest po lewej stronie, bo po prawej, powinien być po prawej. Ale na przykład, jeżeli wcześniej mówiłeś o wersji tej remaster, TOS-u, w sumie też fani Gwiezdnych Wojen też mają swoją wersję z 97 starej trylogii. No tak, fani Gwiezdnych Wojen mają dużo więcej wersji, ponieważ George Lucas jest bardzo sprawnym biznesmenem i po prostu on co pewien okres czasu przygotowuje nową wersję tego samego i sprzedaje jako nowe. Dzięki temu, no tak, oczywiście w mediach Gwiezdnych Wojen ciągle się zmieniają. Teraz chyba są informacje o tym, że może być wersja trójwymiarowa, czy kolejna wersja tego samego, to jest oczywiście ten sam przykład takiego mechanizmu biznesowego. Natomiast można przyjąć po prostu, że to, co jest nowe, zastępuje to, co jest stare. Czyli jakby wersja, nowsze efekty specjalne zastępują te stare. Ale też jest bardzo ważne, że takie dyskusje są już dosyć rzadkie. To nie jest tak, że jakby fani Star Treka ciągle dyskutują o kanonie. Dyskutują o tym kanonie. Ja mam takie poczucie, tak? Wczoraj chodziłem na nowe, teraz słucham Star Trekowej, to mam takie poczucie, że fani Star Treka są tak bardziej wierni w Star Treka. Są jakieś tam błędy, co się nie ma, ale chodzą. A wczoraj ja, po całym dniu Star Treka, też miałem taką ochotę, jak się zapytać, po co jeszcze dodaję, jak oni przez cały dzień trują, że to mi się nie podoba, to jest do kilku lucek, czyli lub Skywalker, to w ogóle jest przesadzone. A tutaj jednak... No tak, no bo jakby George Lucas w swoim zapędzie biznesowym po prostu kieruje nowe filmy, czy kolejne wersje do coraz młodszych grup wiekowych, więc ci starsi fani po prostu ich nie lubią, siłą rzeczy. Ale to chyba samo będzie się działo teraz ze Star Trekiem po 11 filmie. Trochę tak, ponieważ to jest otwierzenie się na nowych falach. Tak, ten 11 Star Trek był filmem kierowanym troszeczkę do innej widowni niż 10, a to wynikało nie z tego, że na 10 nie można było zarobić, a 11 można było świetnie zarobić, dlatego będzie 12. Natomiast obawiam się, że gdyby 11 wyglądał tak jak te przeintelektualizowane filmy z poprzednie, to byłby na pewno ostatni takowej historii. Jakby konkluzja jest może trochę pesymistyczna tej dyskusji, że wszystkim rządzi pieniądz, tak naprawdę możemy się zajmować tak kanon Star Treku, ale jeśli będzie potrzeba, zostanie usunięty i zastąpiony czymś nowym, tylko po to, żeby można było sobie w tym latem więcej zarobić, no ale takie jest życie. Cieszę, ponieważ ten 11 statek miał na celu przyciągnięcie do Star Treka ludzi, którzy wcześniej nie oglądali, bo się po prostu uznawali za nudnego. Ale też można oczywiście później wrócić. Natomiast z tego, co wiem, to fani Gwiezdnych Wojen po obejrzeniu, niektórzy z nich po obejrzeniu na przykład nowej trylogii, nie chcą wracać do starej, ponieważ uznają ją za coś gorszego. Mieliśmy kiedyś na konwencie Awangarda i na tej edycji, która była w tym roku i ten, która była rok temu, była takie
dwie bardzo interesujące dyskusje między fanami Star Treka a fanami Gwiezdnych Wojen. To skończyło się bez ofiar śmiertelnych. Na szczęście było to bezkulturalnie. Większą część tych dyskusji. Dobrze, wydaje mi się, że musimy rzeczywiście kończyć. Ja bardzo dziękuję za uwagę jeszcze raz. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Co? Nie zmieniamy się.